Rozmawiam z Andrzejem Kmitulkiem w Helsinkach zaraz po oficjalnym treningu, pokazowym treningu Piotra Wilczewskiego przed piątkowym pojedynkiem o Mistrzostwo Europy. Tak jak się patrzy na Piotra, na to co tutaj prezentuje i rozmawia się z nim, to można być optymistą przed piątkowym pojedynkiem. Pan również nim jest? Ja myślę, że no na pewno każdy trener musi być optymistą wtedy, kiedy wychodzi do walki o tytuł Mistrza Europy, prawda? Tak ważnym pojedynku w karierze Piotra Wilczewskiego. No, spędziliśmy 8 tygodni razem, a więc prawie 2 miesiące. Myślę, że Piotrek jest dobrze przygotowany, jest zmotywowany przede wszystkim, to jest rzecz dosyć istotna. Myślę, że bardzo dojrzał jako zawodnik, jest ta strona emocjonalna jest tutaj bardzo ważna, tym bardziej, że Asykanin boksuje u siebie w Finlandii, w Helsinkach. Będzie miał poparcie, mamy nadzieję, około 10-12 tysięcy ludzi na pięknej sportowej hali, a więc ta walka ma szczególne znaczenie. Szczególne znaczenie, jak powiedziałem, Piotrek jest dobrze przygotowany, opracowaliśmy pewne elementy taktyczne. Jeśli część z nich zrealizujemy, to na pewno będziemy starali się całkowicie, powiedzmy, zredukować te możliwości, które ma Sikainen, prawda? A więc pojedynczy on to jest zawodnik, ja go znam jeszcze jako amatora, bo przez Finlandii spędziłem trochę czasu, bo przez Norwegii spędziłem również, a więc Helsinki znam też dobrze, znam mentalność Finów, znam tutaj atmosferę, jaka będzie. Jeśli będzie wszystko na przykład się rozwijać po myśli jego przeciwnika, Piotra Wilczewskiego, to na pewno wtedy on będzie starał się jakby no, pokazać to, co jest najbardziej dla niego wygodne i to, co, czym dysponuje. Natomiast my będziemy się starali od początku, jak powiedziałem, zniwelować pewne jego elementy taktyki po to, żeby spowodować no, pewną niepewność psychiczną. To jest dosyć istotne. Jak powiedziałem, Piotrek jest zmotywowany, jest przygotowany na 12 rund bardzo ostrego, twardego pojedynku. Jak sam mówił, że na początku chce zacząć skoncentrowany, opanowany, a do dzieła tak naprawdę przystąpi trochę później. Taka rzeczywiście jest taktyka, żeby zacząć spokojnie, a potem stopniowo dochodzić do głosu? To znaczy jest to taki troszeczkę spokój, powiedziałbym, no, na spokój nie w sensie rozwiązywania walki, spokój w sensie taktycznym i takim mentalnym. Natomiast Piotrek musi być aktywny, dlatego że Asikainen jest zawodnikiem, który, jak powiedziałem, no, dysponuje pewnymi umiejętnościami taktycznymi i technicznymi. Ja myślę, że oczywiście nie może to być huraganowy atak od początku do końca, bo to jest 12 rund, ale wyprzedzanie pewnych kombinacji, zbieranie jakby powiedzmy tych punktów, które zostaną zapisane na kartach sędziów, jest dosyć istotne, szczególnie zawsze ta końcowa faza każdej rundy jest istotna. Wiadomo, że tutaj mnie dzisiaj jeden z dziennikarzy fińskich powiedział, że Asykainen ma większą przewagę procentową walk wygranych przed czasem. A wiem, że to nie ma żadnego znaczenia, bo tutaj w tej walce poza umiejętnościami technicznymi i silnym ciosem będzie decydować, jak to się mówi, pewne rozwiązania taktyczne i motywacja. Piotrek jest zmotywowany bardzo. Piotr zapewnia, że wyciągnął wnioski z tego pojedynku jednego przegranego w swojej karierze w 2009 roku z Curtisem Stevensem w Newark i że teraz przystąpi już do tej walki naprawdę skoncentrowany, nie popełni pewnych błędów. Jak pan myśli, czy to, że tych kibiców naprawdę będzie sporo w Helsinkach, w Hardwall Arenie, może w jakimś stopniu wpłynąć na to, że troszkę będzie mu ciężej? No na pewno trzeba brać ten element pod uwagę. Natomiast jak powiedziałem, jeśli zawodnik w wieku, jakim jest Piotrek i z takim stażem treningowym, jakim jest Piotrek, wiadomo, że te elementy to jest dojrzały zawodnik. To jest zawodnik, który ma pełną motywację, pełną mobilizację. Ja obserwowałem go przez 2 miesiące w tej chwili. Przygotowaliśmy się bardzo solidnie. Przepracował naprawdę bardzo dobry okres czasu. A mnie cieszy jedna rzecz, że myśmy zawsze, jak to się mówi, wtedy, kiedy jeszcze byłem w Stanach Zjednoczonych, rozbiegali się w sensie takiego kontaktu psychicznego, całego procesu treningowego i tak dalej, bo trudno było prowadzić pewne rzeczy na dwóch kontynentach w sposób efektywny i efektowny. Natomiast w tej chwili, jak powiedziałem, ten kontakt taki personalny już był znacznie dłuższy. Ja już miałem większą kontrolę nad tym, co się dzieje w trakcie przygotowań, prawda? Piotrek z natury jest zawodnikiem, który lubi do końca trenować bardzo mocno, a po takich przygotowaniach trzeba było znaleźć ten moment, jak to się mówi popularnie, odpuszczenia procesu treningowego po to, żeby on nabrał świeżości. Myśmy sobie usiedli parę razy i rozmawialiśmy na ten temat, że w ostatnim okresie czasu to, co powiedziałem wcześniej, wynika to z charakteru Piotrka, takiego bardzo aktywnego zawodnika. Trzeba po prostu zdobyć tą świeżość, elastyczność, płynność ruchów i myślę, że to się Piotrkowi udało, dlatego że tutaj w ostatnim okresie już się nic nie poprawi. Tu jest kwestia tylko mentalnego przygotowania, wyciszenia się i złapania świeżości. I myślę, że nam się to uda, dlatego że Piotrek już na ostatnim sparingu, który odbyliśmy w piątek w zeszłym tygodniu, widać było, że ten progres już powolutku następuje, a jeszcze zostało parę dni do walki przecież.